Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić taki obrazek z jakimś napisem. Ja akurat napisałam 100 lat Lena, dlatego że moja koleżanka Lena miała urodziny. No i najpierw musicie sobie przygotować jakiś napis i włączyć obszar roboczy i przeciągnąć wspomaganie animacji. No i teraz czarnym kolorem najlepiej, chyba że chcecie innym. Poprawiacie ten napis. Aha, zapomniałam. Trzeba tutaj sobie wziąć nową warstwę, klatkę. No i jest. I jeszcze raz dodajemy klatkę. Stworzyłam na moim kanale film o właśnie jak się robi taki film poklatkowy. Jeżeli chcecie, to możecie go obejrzeć. Czeka na Was na moim kanale. No i tak musicie sobie poprawiać kilka tam razy. I potem sprawimy, żeby ten napis tak skakał. To będzie bardzo, moim zdaniem, fajnie wyglądać. Myślę, że to będzie już ostatni raz, kiedy to poprawiam. No i teraz to wygląda w ten sposób. Musimy na początek usunąć ten napis, żeby były same to, co poprawiliśmy. Teraz w ustawieniach ustawiamy ping-pong i klatki 9. I teraz napis będzie fajnie skakał, widzicie? Teraz możemy dodać jakiś ozdóbek. Kropeczki, jakieś konfetti. Ja najpierw porobię kropeczki. W różnych kolorach. Teraz sobie weźmiemy niebieski. No i to wygląda tak. No i jest fajnie. I jeszcze zmieszczą się tutaj konfetti. Będzie ciekawiej. O tak. Teraz jeszcze pomarańczowy. I czerwony. No i nam wyszło bardzo fajny napis. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Pamiętajcie o łapkę w górę i subskrypcjach, bo to mnie bardzo motywuje do dalszych odcinków, do robienia dalszych odcinków. Możecie zajrzeć na mój kanał. No i życzę wszystkim 100 lat, a szczególnie Lenie.